Witam serdecznie, Majki, nowa twarz w Grądzie. Witam, tak. No właśnie, skąd pochodzisz i co do tej pory robisz? Pochodzę z Gdyni, trenuję w klubie Ring Riders Gdynia. Moim trenerem jest Adrian Nowosad i Kamil Nowosad oraz Tomasz Laska. Gromda to było marzenie? Tak, od początku, kiedy od pierwszej Gromdy zacząłem oglądać i zawsze to była jakaś taka motywacja. Po tych galach, gdzie bardziej chodził na treningi, motywowało to i zawsze człowiek marzył, żeby stanąć tam w ringu. Tym razem macie, można powiedzieć, częściowo ułatwione zadanie, bo tak, jesteście w jednej kategorii wagowej, co się nie zdarzyło do tej pory w Gromdzie. To jest plus czy minus, bo jednak wyjść do faceta chyba dużego, to jednak dla wielu zawodników jest to problem. No to ma swoje plusy i minusy, bo tu też mam lżejsi, mają większą kondycję, wyjdzie chłop duży i ma gorszą kondycję, ale ma lepsze przełożenie, nie? Ma swoje plusy i minusy, no. A sama walka na gołe pięści, bo jednak tutaj troszeczkę inaczej. No, rękawice wiem z czym się je. Nawet jeśli są to małe rękawice do MMA, to też wiemy, z czym się je. A tu nagle okazuje się, że stajemy i mamy po prostu potężny albo atut, albo minus, bo nie każdy potrafi uderzać tymi pięściami mocno. Myślę, że w moim przypadku to będzie atut. No wiadomo, że w rękawicach się zupełnie inaczej gardy trzyma, inaczej te ciosy można poprzyjmować, poczekać, jak się przeciwnik wystrzela, wtedy zaatakować. Tutaj zmieniliśmy też trochę treningi pod koniec przygotowań, zaczęliśmy robić właśnie w tych rękawicach do MMA, ale tak jak mówisz, to też to nie odzwierciedla walki na gołe pięści, ale zbliża to do tego trochę i no i tyle. Czajnik to jest twój rywal? W ogóle gdziekolwiek przemknął ci, czy po prostu dzisiaj się dowiedziałeś i trzeba odrobić zadanie domowe, czyli zobaczyć, czy facet przynajmniej jest mańkutem, czy nie? Dzisiaj to zadanie będę odrabiał. Nie posiadam, znaczy nie oglądam tych Instagramów i innych tam social mediów, ale na treningu tam Radek, kolega z treningów, mówi, że tam był w kadrze polski czajnik, czy coś, bo miał z nim przyjemność trenować, bez Elbląga pochodzi. No to tyle co wiem, no nic więcej nie wiem o swoim przeciwniku. Ale no, tam w rękawicach to jest zupełnie inaczej, nie? Zobaczymy. Jeszcze jedno standardowe pytanie, bo turniej rządzi się swoimi prawami. Część zawodników kalkuluje na początku, albo część zawodników idzie od razu, bo wie, że nie ma nic do stracenia i można kalkulować, a nie przejść pierwszej walki. Jak u ciebie wygląda ta sytuacja? Moja kalkulacja jest prosta, wychodzimy, wygrywamy i przechodzimy do następnej walki. To w takim razie życzę jutro powodzenia, dajcie dobrą walkę, oby nikomu się za bardzo nic nie stało, bo w to, że się nic nie stanie, to ja już nie wierzę. Za długo tu jestem na Gromdzie, żeby wierzyć, ale oby to nie było nic takiego, co byłoby bardzo poważne. Także czekamy na otwarcie turnieju do 80 kg. Majki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.